Piątek 14 lutego, witam Państwa, Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski. A dzisiaj w programie? Jest pogoda, praca w re? Bezpieczniej w rodzinnym domu dziecka? Obchodzić czy nie, czyli walentynki 2014. Pogoda dopisuje budowlańcom. Widać postępy prac przy bastionach oraz żyrafiarni. W listopadzie ubiegłego roku zostały wznowione prace przy budowie bastionów 2 i 3, a przerwane były z powodu odkryć archeologicznych reliktów murów fortecznych. Dzięki sprzyjającej pogodzie prace idą zgodnie z założeniami, a mury niemalże rosną na naszych oczach. Zobaczmy, co dotychczas udało się zrobić. Prace mają być zakończone jesienią tego roku. W górę pnie się również żyrafiarnia przy ogrodzie zoologicznym w Zamościu. W ramach inwestycji powstaje pawilon sawanny afrykańskiej, która wyglądem będzie nawiązywała do reszty budynków. Kształt pawilonu będzie przypominał sportowe podium. Zakończenie prac przy budowie żyrafiarni planowane jest na koniec maja tego roku. W rodzinnym domu dziecka w Zamościu zamontowano czujnik tlenku węgla. To wynik akcji Fundacji Dar Serca. Blisko 270 rodzinnych domów dziecka w całej Polsce bierze udział w akcji Nie dla czadu, organizowanej przez Fundację Orlen Dar Serca wspólnie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. A chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Strażacy montują w rodzinnych domach dziecka czujniki tlenku węgla, które ufundowała Fundacja Orlen Dar Serca. Takich domów dziecka na terenie województwa lubelskiego jest 10. W całym kraju takich domów jest niespełna 270. Sponsorem tej czujki jest jedna z polskich firm paliwowych, która to wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wychodząc naprzeciw też i zagrożeniom, jakie mogą wystąpić w różnych miejscach i po to, żeby chronić różne nasze domy, podjęła kampanię, aby rodzinne domy dziecka wyposażyć w takie czujniki na tlenek węgla. Rodzinny dom dziecka w Zamościu otrzymał nowoczesny elektroniczny detektor tlenku węgla, który sygnalizuje, gdy w pomieszczeniu wzrasta stężenie szkodliwej substancji. Jesteśmy wdzięczni, że możemy skorzystać z jeszcze jakiegoś jednego dodatkowego zabezpieczenia, bo wiadomo, tam gdzie są dzieci, tam tego bezpieczeństwa nigdy nie jest za dużo, a po prostu no, jestem zdania, że nie zaszkodzi jeden krok do przodu, żeby jeszcze jakoś zwiększyć to zabezpieczenie, które moim wychowankom no, powinno być tutaj przez nas zapewnione. Tlenek węgla, czyli popularny czad, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Czujnik tlenku węgla natychmiast reaguje na podwyższone stężenie tego gazu, dzięki czemu ratuje zdrowie i życie mieszkańców domu. Fundacja Orlen Dar Serca przy współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej planuje w przyszłości kolejne działania, których celem będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w rodzinnych domach dziecka. Dziś święto zakochanych. Zapytaliśmy Zamościan, czy obchodzą walentynki. Walentynki są corocznym świętem zakochanych, przypadającym 14 lutego. Nazwa pochodzi od świętego Walentego, który w Polsce, jak również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, jest patronem osób zakochanych. Jednak nie wszyscy obchodzą to święto w Polsce, tak jak na Zachodzie. Walentynki mają swoich zwolenników, ale także przeciwników. Jak mnie dziewczyna zmusi, to będę obchodził. Bo... Ale to tak tylko w tym roku, czy na co na zasadę nie obchodzę. Nie obchodzę. Nie obchodzę. A co pan myśli w ogóle o tym święcie? Uważam, że jest to kopia święta, które przyszło do nas z Ameryki i wolę święto czerwcowe. A jest moja ukochana. Uważam, że święto jest bardzo potrzebne. Możemy się do siebie zbliżyć z partnerem i nie wiem, jest... A jakie masz plany? Spotykam się z chłopakiem, tak ten, idziemy coś zjeść. Walentynki można obchodzić codziennie. Także dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest 14 lutego, czy inna data. A jeżeli chodzi o taką otoczkę wokół tego, to niekoniecznie. Zawsze to zbliża troszkę ludzi do siebie, no bo tak codziennie, tak troszkę może dalej, a tak jeden taki dzień, taki bliżej
do ciebie. Będziemy obchodzić w Bani, w Bukowinie, właśnie w Białce Tatrzańskiej, w saunie, gdzie tylko się przychodzi i bywa nago. To moim zdaniem jest potrzebne, no bo przecież są zakochani ludzie. Romantyczna kolacja, przepełnione czułością spojrzenia, czasami wypad do kina lub długi spacer we dwoje. Są tacy, dla których ten dzień przypomina, jak ważny w życiu jest romantyzm. Część polskiego społeczeństwa jednak krytykuje walentynki jako przejaw tak zwanej amerykanizacji kultury. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.